Radni miejscy inspiracji do interpelacji poszukują na wiele sposobów i w różnych miejscach. Okazuje się, że nie straszny im też internet. 5 stycznia tego roku na naszym forum sowieckim pojawił się wątek. Surfując po internecie, natknąć można się na niezliczone treści, często kuszące propozycje. Tak też było w przypadku radnego Marcina Marca. Wątek z ciekawą propozycją dotyczącą nakręcenia jednego z odcinków popularnego serialu telewizyjnego pod tytułem Ojciec Mateusza Adrenia Ostrowski. Ja sobie zbadałem oglądalność tego serialu, było to około 4 miliony telewizorów oglądało jeden z pojedynczych odcinków. Siła rażenia jest więc duża, podobnie jak szansa na promocję miasta. Radny nie wskazuje jednak, co chciałby w Ostrowcu Świętokrzyskim konkretnego promować. Abstrahując tego, co by miało być przedmiotem takiej promocji, nie jestem od tego i nie czuję się na tyle kompetentny, żeby zwracać uwagę, ale wiem, że takie możliwości są. Są. I dlaczego miasto miałoby z nich nie skorzystać, skoro okoliczne gminy dawno już w ten sposób się zapromowały? Jak wiadomo, promował się Rzeszów, promował się Śmielów, dlaczego ma się nie promować Ostrowiec? Promocja miastu rzeczywiście jest potrzebna. Ta przez sport stoi ostatnio pod znakiem zapytania. Czemu więc nie spróbować w showbiznesie? Zwłaszcza, że zdaniem radnego Marcina Marca gminę stać. Myślę, że nie kosztuje to jakichś abstrakcyjnych pieniędzy, a z tego co widzę, tam około 300 tysięcy złotych na jakąś formę promocji gmina przeznaczyła, więc myślę, że dalibyśmy radę. Zwłaszcza, że tematy na scenariusz podsuwają sami radni. I tak mamy w mieście nierozwiązaną od kilkunastu miesięcy sprawę pewnej skrzynki elektrycznej w Parku Fabrycznym. Przypominam, skrzynka w parku parę groszy, a pan kupuje kamerę za 10 tysięcy. Prezydent sam nigdy głosu w sprawie kamery nie zabrał. Być może w gminie chcą nakręcić własny film. Tematy podrzuca samo życie. Jedno jest pewne, byłby to film trzymający w napięciu. Panie radny, na spotkaniu 22 grudnia zeszłego roku w Szkole Podstawowej w Częstochowie, nie wiem, czy pan pamięta, było spotkanie mieszkańcy oraz firma Evoltech. Na tymże spotkaniu powiedział pan, cytuję, mam opinię mówiącą o tym, że zakłady, w których utylizowana jest folia, są szkodliwe. I mam taką prośbę, czy mogłabym prosić kserokopię tej opinii? I takie pytanie, kto tą opinię wystawi? Pani radna Pikus, ja nie muszę się przed panią tłumaczyć, czy mam, czy nie mam. To, czy radny Włodzimierz Sajda jest w posiadaniu wyżej wymienionej opinii, wydaje się być sprawą w sam raz dla księdza detektywa. Niestety marzenia o serialowym debiucie Ostrowca Świętokrzyskiego rozwiewa sam prezydent Jarosław Górczyński. Jego zdaniem ojciec Mateusz nie znalazłby w mieście ciekawych tematów. Jeżeli chodzi o ojca Mateusza, to nie chcę się wypowiadać w temacie gminy Bałtów czy gminy Ćmielów, bo tam są konkretne jednostki przedsiębiorstwa. Fabryka bądź zespół rozrywkowy, zespół turystyczny, kompleks, któremu zależało. Wyobrażam sobie w swoich, że tak powiem, snach taki rozwój, że ojciec Mateusz buduje spalarnię w Ostrowcu Świętokrzyskim jako firmę. Pojawienie się księdza detektywa w Ostrowcu Świętokrzyskim z pewnością przysporzyłoby miastu popularności. Niestety na tle Sandomierza, gdzie trup ściele się gęsto, Ostrowiec Świętokrzyski ze skrzynkami i zaginionymi opiniami wypada raczej blado.